Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Czarnego Widza, to jest kolejny odcinek symulatora Airport CEO. W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie toaletę, sklepy, postaramy się podłączyć też te stanowiska. A ile nam się uda, to zobaczymy. Najpierw zajmiemy się pewnie ochroną. W ogóle mamy źle ścianę wybudowaną. O tak, o tak. No, usuń. Usuń. No i dziwne rzeczy tu się zadziały. No i te stanowiska w ogóle można zamknąć. No jest też racja, żeby tu czasem jakiś samolot zabłąkany nie postanowił przelecieć. I można im tu i tutaj nie. To nie tutaj, gdzie to było? Fundament broni do czołowania. No. Już. O. Nie zastanawia, co robią tutaj te ciężarówki. Na przykład ta. Serwisu sprzątającego. Nie wiem, ale wiem, że satysfakcję linii mamy znowu na 100%. No i pięknie. Udało nam się rozwiązać sprawę opóźnień. Ale przejdźmy tutaj. I wymyśliłem, że no skoro tu jest jeden, to wypadałoby też, żeby były jakieś toalety. I się przydało. Takie na przykład już są tutaj. Rzędzia budowy, utwórz szablon. A to sobie skopiujemy. Nie przejdziemy na piętro wyżej, bo się nie da z tym przejść. No dobrze. Zapisz szablon, zrobimy. Względnie kopiuj w pokój w kopii, tak. Toalety napiszemy. Napisz szablon. A w ogóle mogliśmy no. No dobrze, zrobimy tak. O. Już od razu wiadomo, o co chodzi. Będzie duże rozsuwane drzwi przy tych toaletach. Wewnątrz toaleta, gdzie jest obok? Hmm.
No dobrze, tylko że to nie, to chcemy pozostać przy tych. Czy nie wiem, co oni tu sobie ubzdurali. O, coś na cieniu. Chciałem, żeby to było w miarę równe. A, tylko że dozwolona płyć jest wszędzie taka sama. Aha. No to widzę, że mamy pisuary. Mówimy, że kobieta. Pasażer. O, zrobimy. Nie, tu mają być kobieta pasażer. I miał być chłop pasażer. To jest dowolna płyć, tylko że pracownik. Ha. Pięknie. Możemy już otworzyć. Pięknie. Znaczy no otworzyć. Co tu otwierać, jak tu nic nie ma, nie? No i jeszcze tego sklepu to zrobimy. Że ten sklep też musi być odsunięty. Aha. Czyli teraz tak, zróbmy sobie strefę, która się nazywa sklep. O. I otworzymy to sklep. A, sklep już otworzyłem, ja. Otworzymy tutaj sklep. Dobrze. Dobrze, pięknie. Jesteśmy w domu. Dobrze, drodzy Państwo. Więc za co my się teraz zabierzemy? No, musimy poczekać. Musimy poczekać, aż to wybudują, ale nie będziemy siedzieć bezczynnie. Ile tu mamy stanowisk odprawy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć stanowisk odprawy. Znaczy, to nie są stanowiska odprawy, bo należy zacząć od tego. Tu są stanowiska odprawy. Check-in desk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czy jest ich równe 14, tak? Jeszcze tutaj są. Niedobrze, niedobrze. Niedobrze, bo nam nie wystarczy to miejsca. Drodzy Państwo, nie wystarczy nam to miejsca. Tutaj nie zejdziemy z tym, bo taśmociągu nie zrobimy. Już nie, to nie, bo to jest z kolejki. Czyż nieprawda? Prawda, kolejki, no, tędy. Ej, jak to by to mądrze rozwiązać? Zawsze możemy wyjść z taśmociągiem na górę. Albo tutaj gdzieś to zrobić. O, dobry plan.
Wtedy tu mamy, nie, tu mamy te wszystkie taśmociągi. No widzę, że gościu się wyrabia i to wszystko wjeżdża nam tutaj. O, pięknie. Pięknie. I to też by nam tutaj wjeżdżało i to by się rozdzielało. I to by była jeszcze ta trzecia wtedy. O, idealnie. Idealnie. Dobrze, to tak zrobimy. Jak tam nasze pokoje franczyzowe dają sobie radę. Tutaj czekamy jeszcze tylko, aż się wybudują. A ja tak jakoś za spokojnie jest na tym lotnisku. Naprawdę. Opóźnień nie ma jako takich. Tu mamy satysfakcję 100%. Rozwiązaliśmy problem, wystarczyło parę cystern kupić. Więc tak, chodziło nam tu o ochronę bezpieczeństwa. Czyli to jest na linii takiej. To my byśmy mogli to tutaj zrobić. Nie, na linii takiej moglibyśmy. Na tej tu o linii. Dobrze, czyli dajmy tu coś takiego. Teraz tak, po ilu tu pracowników ochrony chodzi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ściana. I tu pracuje. To nie zobaczymy, musimy iść to. Obracuję jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. O, aż pięciu na takim pracuje. Dobrze, to zatrudnimy 5, 25. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no już się zesrało. Ja mam 376, ty pewnie lecisz na to samo stanowisko, nie? Stan 32. Nie ma, to jest 15. 32. Leć. Dobra, może się naprawi. Ale to już jest taki błąd, że... Niestety ta gra ma tak czasami, że coś się musi popsuć. Jak człowiek tego szybko nie zauważy, to jest to. A no tak, i personel. 5, 6, 7, 8, 9... 10. 10 już mamy.
11. Ale w sumie my mamy tylko 11 potrzebujemy pracowników. Nie, 13. 12 i 13 jeszcze jeden. Dobrze, i przypiszemy go sobie ręcznie do terminalu tego, tych pracowników, 13. Czemu oni się tu nie przypisali? Natomiast strony ich też są 50. To są jajka. Sprawdźmy to tylko. Pychanie, dobrze. Pychanie i wypychanie. Wszystko jest w porządku. Ile my tu mamy kontroli bezpieczeństwa? To raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy tu potrzebujemy 25 pracowników ochrony? Znowuż tam nasze kontrakty anulowe. 25 pracowników ochrony potrzebujemy. Zostawimy oczywiście z zapasem. No i coś im nie pasuje. No bo on dopiero przyleciał, a czemu? Czemu wy przylatujecie na ciągu? Przylatują opóźnione, to oni się potem nie dziwią, że są dalej opóźnieni. Boarding. No dobrze, i wypychanie. Kołuje boarding. Te małe się ciągle opóźniają. Drodze. Gdzie ty jesteś w drodze? Mamy stand z 30. 26. 28-30. Jest dziś w drodze, ale gdzie ty jesteś w drodze? Jak ty masz 5 minut, 5 godzin opóźnienia, nie rada na skończę. Ordyn zakończony. Nagle się jakieś opóźnienia zaczynają. Znowuż. Co oni mają z tym stanowiskiem 30? 1.30, no ja się grzecznie pytam. Co tu się dzieje, że tu jest cały czas 7 godzin? To do stanowiska jakieś pechowe jest, czy co? Dobra, zostawmy to tymczasowo. Panie, boarding, no dobrze. Boarding trwa. 57 opóźnienie. Dychanie, godzina i 15. No dobrze. Jakie opóźnienie, to ja rozumiem. Dobra. Naruszenie bezpieczeństwa na bazie transportowej.
pewnie nie masz tu pracować, nie? Terminale, my to mówiliśmy, że tu ma zostać pracowników ochrony 33. A reszta ma iść tu pracować. Jak to miało wyglądać? A, już jesteśmy w tych terminalach. Zobaczmy. Dobra, czuję tego Afgazu. Wiadomo skąd. I wszystkie samoloty na Jetta latają. Dobra. Medium. Czemu medium ma być? A, bo tankowanie na dwa razy musiało iść. Już rozumiem. A tu już jest boarding zakończony i co? Ładunek bagażu. Nie powinno być, że te samoloty się opóźniają. No ale też to jest tu wzięte pod uwagę, że nie zawsze wszyscy pasażerowie są. Wylądowo. Że przylatują opóźnione i się zastanawiałem czemu. Dobra, bo tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Opóźnione, one są opóźnione po prostu przed lądowaniem. Mi się dostaje za to, że... No i potem satysfakcja u linii maleje. Ja i samoloty są opóźnione przed odlotem, nawet. A jest tu, że nie ma wyjścia ze strefy bezpieczeństwa. Ja wiem, że nie ma. Bo wyjście będzie się odbywało tutaj, na dole. A tu nie ma po prostu schodów. One będą tu przy tej ścianie. Schody. Kochamy schody. A bo one prowadzą w dół, tak? A pod terminalem. Czyli jednak prowadzą... O. Tak mają być. Wypadek zdarzenia z ptakiem. Chcę tutaj. No gdzie ty jesteś? Stój czas, stój. Mamy stanowisko 57.
Mam 30 minut, zwane z tym 50. Dobra. Leci wóz strażacki, jedzie. No, pokaż mi to, czemu ona mi nie zna. No żeś. Gasi go. Zero na cztery kroki rozwiązane. Dobrze, jeden na cztery już jest rozwiązany. To teraz... Dobrze, teraz pan tu jedzie. O. Ekstremalny koniec odcinka, drodzy Państwo. Dobrze, przyspieszmy. Spieszmy czasu, zobaczymy, co się będzie działo. Co potrzebujesz? No, nagły wypadek. Wydaje sobie dobrze rady. Mogliśmy go gdzieś... Mogliśmy go tu nigdzie wcisnąć, nie widzę za bardzo. Tamtym akurat czasie. No cóż, jakieś jedno stanowisko chyba sobie zostawimy na nagłe wypadki. Rozładunek bagaży i tak dalej. Niebezpieczny bagaż na pokładzie, co się stało? A zaniedbanie procedur bezpieczeństwa, no. I co, już teraz tylko wypychanie. No zaraz. Wózek powinien przyjechać. Nie da się, przyjechał. A, jest uszkodzony i potrzebuje hangar. No tego to... Tego to nie przemyślę. Dzwoń po pracowników. Dzwoń po pracowników. Dobra, dzwonimy po pracowników. Potrzebujemy mieć hangar. A miałem kiedyś wybudować, no. Gdzie to teraz będzie infrastruktura lotnicza, hangar?
Dobrze, i drogę. Dobra, daję to, bo mi tu samolot stoi. Nie ma obijania. Wierzę w was, drodzy robotnicy. Dacie radę to bardzo szybko postawić. No już połowa czasu wam minęła. A już lecicie, lecicie. No i jak to? Przecież mamy hangar. Co i to koniec? Aha. A ja tu zatrudniłem tylu pracowników. Mamy tak na ze stówkę. Dobrze, więc tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.